20 i 21 października zapraszamy do Dworu Karwacjanów, ale również w Bieczu w kinie Farys odbędzie się koncert takich szlagierów, przebojów muzyki poważnej w wykonaniu kwartetu Camerata. O kwartecie Camerata chyba nie będę Państwu opowiadał. Każdy goriczanin w zasadzie, który interesuje się muzyką poważną i wie, że ten kwartet w zasadzie już jest nasz, gorlicki. Od 20 kilku lat prowadzą tutaj warsztaty zimowe muzyczne dla kwartetów smyczkowych. Ostatnio ten zakres się poszerzył. I kwartet Camerata, światowej sławy formacja muzyczna, od lat kształtuje gusta muzyczne tutaj u nas w Gorlicach i chwali się tym na świecie. Jesteśmy, chociaż niektórzy nawet o tym nie wiedzą, centrum muzyki poważnej przynajmniej dwa razy w roku, czyli raz w lutym, a raz w październiku. Wszystkich, którzy kochają muzykę, niekoniecznie poważną, ale w ogóle mają troszeczkę wrażliwości, zapraszam, a tych nieprzekonanych za każdym razem przekonuję, że koncert Camerata czy koncert pana Herdzina, który również tak, on będzie tutaj u nas w Dworze Karwacjanów, to jest minimum 20 euro w renomowanej sali koncertowej na Zachodzie. U nas jest dzięki hojności darczyńców, dzięki sponsorom, a przede wszystkim starostwu powiatowemu i miastu Gorlice za darmo, więc możecie Państwo do nas przyjść za darmo. Mało tego, możecie się zarejestrować jeszcze, aby móc siedzieć na krześle wygodnie, więc możecie zarejestrować na naszej stronie internetowej. Łatwo znaleźć muzeum.gorlice.pl i tam jest taka ikonka rejestracja. Proszę potwierdzić udział, wtedy macie zapewnione siedzenie.